Czasami przed snem łapie mnie taka głupia myśl. Może nie głupia w swoim znaczeniu, ale głupia w sensie sytuacyjnym. Ta myśl brzmi, a co jeśli jutro już się nie obudzę? Co jeśli jakimś ziszczeniem losu ta noc będzie moją ostatnią na tym ziemskim padole? Właśnie dzisiaj, w piątek, początek weekendu, miesiąc żaden jak każdy inny, dzień byle jaki. I ta szara aura dnia dopełni szarość życia, że nawet umarłem, kurwa, jakoś tak nudno. No właśnie, co wtedy? Dzień dobry. Nazwisko? Kowalski. Wiek? 32 lata. Kraj? Polska. Prawdopodobna przyczyna śmierci? Nie wiem, po prostu już się nie obudziłem. Czyli śpioszek. Ochrzczony jest? Tak, jestem. W sensie byłem. Wierzmowanie było? Nie, no bo nie chciało mi się tych kartek do zeszytu zbierać i jakoś tak wyszło, że nie. Jak zawsze problem. Dobrze, proszę formularz NB2 przez złotą bramę, pieczątka od Dantego na drugiej stronie i zaświadczenie o niekaralności piekielnej. Z tym pan do mnie wraca i wystawiam panu wejściówkę. Wszystko zrozumiałe? Mam tylko dziwne wrażenie, że nie za bardzo byłoby z kim pogadać, bo jednak wszyscy fajni goście siedzą na dole i chillują z diabłami. Nie, żebym koniecznie chciał trafić do piekła, gdyby takowe istniało, no ale nie wydaje mi się, żebym ze swoim wybitnie żadnym społecznie życiem miał się znaleźć gdzieś indziej. Ale z czystej ciekawości zajrzyjmy do piekła. Hit it. That's what I'm talking about. Wait. Okay now. From the beginning. Siema, 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 mordeczko, jak tam, co tam? Nowy jesteś, widać po twarzy. Witamy w piekle. Słuchaj, generalnie panują tutaj trzy proste zasady. Jeżeli podobało ci się słuchanie serialu w formie podcastu, posłuchaj całości oraz innych odcinków specjalnych. Link znajdziesz w opisie pod tym klipem lub na ekranie. O tutaj. A ja bardzo dziękuję i zapraszam.